Polska mówi, wspominamy 30 lat istnienia jednostki specjalnej GROM JW2305, a ze mną Tomasz Gede. 1991 rok, porucznik Tomasz Gede trafia do jednostki. Jak się, Tomku, dowiedziałeś o istnieniu GROM-u? Zgadza się, w 91 roku przyszedłem do jednostki, a trafiłem tam z nadwiślańskich jednostek, bo służyłem wtedy w nadwiślańskich jednostkach i to już był czas, kiedy GROM stacjonował na terenie nadwiślańskich jednostek. Mieliśmy okazję z ludźmi się spotykać na sali gimnastycznej, trochę z nimi rozmawiać. Tam oczywiście to była wielka aura, taką aurą tajemniczości owiana jednostka. Trochę im tak zazdrościliśmy, zaciekawieni byliśmy tym, co się dzieje. No i w końcu dowiedziałem się, że poszukują specjalistów w dziedzinach różnych, nie tylko do boju, ale też i do innych specjalności. I postanowiłem spróbować. Pan generał mnie przyjął i dał mi taką szansę. To był, powiem tak, to było, bo ja do GROM-u tak jakby w dwóch krokach trafiłem. To znaczy byłem najpierw oddelegowany, czyli formalnie pracowałem jeszcze w nadwiślańskich jednostkach, a byłem oddelegowany już do pracy w jednostce GROM, a tak oficjalnie, że tak powiem papierowo, przeszedłem w grudniu 91. Czym wtedy wyróżniał się GROM wśród innych jednostek, które były w Polsce? To, co Tobie utkwiło w pamięci, co Ciebie zaskoczyło najbardziej? Wyróżniał się, tak jak powiedziałem, tajemniczością. To znaczy nikt na zewnątrz niewiele wiedział o tym. W ogóle ta nazwa nie funkcjonowała jeszcze na zewnątrz. A skąd ta nazwa się wzięła? Od Gromosława Czempińskiego? Czy? Bo różne są wersje na ten temat. Różne są wersje, ale chyba ta jest taka najbardziej prawdopodobna i trzymamy się tej wersji, że ona ma początek od imienia pana generała Gromosława Czempińskiego, natomiast później jakby rozwinięto też ten skrót tych czterech liter jako grupa reagowania operacyjno-manewrowego i to też funkcjonuje jako oficjalna nazwa tej jednostki. A wracając do różnic, jakie były w tej, czym się różniła ta jednostka od innych, no to moim zdaniem się różniła wszystkim. Po pierwsze różniła się ludźmi, którzy w niej pracowali, czyli to nie byli wojskowi, którzy byli od początku w szkole nauczeni takich wojskowego drylu i tylko tego się trzymali, papierów, wykonywali rozkazy bez zastanowienia i tak dalej. Tutaj stawiano na inicjatywę, na energię człowieka, na jego jakiś taki osobiste cechy, które mógł wnieść w tą jednostkę. Różniła się sprzętem, który do niej trafiał, różniła się treningiem, wszystkim po kolei, więc to właściwie moim zdaniem to była zupełnie inna jednostka niż każda inna. Jak przez te 30 lat, bo na pewno przecież obserwowałeś, Tomku, ewoluowała jednostka, czy to było tak, że za trendami światowymi, za tym, jak wyposażane są inne jednostki na świecie, również GROM cały czas nadążał? Powiem tylko, że ja zakończyłem służbę w tej jednostce w 1999 roku, czyli pierwsze 9-8, niecałe 9 lat, to są pierwsze lata tej jednostki, kiedy ja służyłem w niej i odszedłem i już wtedy ona się wyróżniała pod względem technologicznym w stosunku do innych jednostek. Oczywiście tak jak cały świat poszedł naprzód technologicznie, tak samo i w dziedzinie czy uzbrojenia, czy wyposażenia, czy jakiejkolwiek innej, środków łączności w tej jednostce, też wszystko poszło naprzód. Także nadal ona jest pionierska, jeśli chodzi o wyposażenie, jeśli chodzi o jednostki w kraju, ale niczym nie ustępuje moim zdaniem jednostkom po podobnym charakterze na świecie. Te szkolenia, które były, powiedzmy, pierwsze z innymi jednostkami wojskowymi ze świata, robiły na Was wrażenie? Robiły. Robiły, dlatego że przede wszystkim znaliśmy te nazwy z książek, z jakichś opracowań, z operacji, w których oni uczestniczyli, więc samo uczestniczenie w szkoleniu z nimi było dla nas już jakby taką nobilitacją i czymś rzeczywiście spełnieniem jakichś marzeń z wcześniejszych lat. Do tego oczywiście oni byli dużo lepiej wyposażeni w umiejętności i w lepszy sprzęt, więc to wszystko nam przekazywali.
Natomiast nigdy się nie wywyższali. Zawsze traktowali nas po partnersku i dzielili się tym wszystkim, co oni wiedzieli. Pokazywali, jak najlepiej korzystać czy ze sprzętu, czy właśnie z tych technik, które oferowali. Byliśmy jakby na partnerskim układzie z nimi cały czas. Czy te kilka lat, kiedy służyłeś w jednostce Grom, zmieniło Ciebie w Twoim życiu trwale? Czy stamtąd wyniosłeś takie rzeczy, których nigdy byś w cywilu nie mógł się nauczyć? Tak. Kończąc służbę w tej jednostce, wydawało mi się, że właściwie się świat zawalił, tak? I że właściwie już nic mnie dobrego nie może mnie spotkać w życiu. Oczywiście tak się nie stało. Jakkolwiek żałuję, to potoczyło się życie inaczej, ale nadal twierdzę, że to wszystko, co się później wydarzyło, było też jakby wynikiem mojej pracy w tej jednostce i mojej służby. Na pewno mnie nauczyło to tam pewnej dyscypliny i ciężkiej pracy i traktowania wszystkich na partnerskich zasadach. W czasie, kiedy ja służyłem, były takie momenty, że w zasadzie wszyscy wykonywaliśmy pracę jak po prostu na tym samym poziomie. Wiadomo, kto był dowódcą jednostki i to było poza sporem, natomiast to była tak mała grupa w tym czasie, że żeby pewne rzeczy zrobić, potrzeba było wysiłku wspólnego, więc robiliśmy to razem wszyscy, co trzeba było. Trzeba było przenieść skrzynki z jednego miejsca, załadować samochód, robili to wszyscy. Trzeba było na poligonie coś tam przygotować, czy nawet ten poligon od początku zbudować. Też robiliśmy to wszyscy własnymi rękami i w jednakowym stopniu. Czyli też nauczyło mnie to ciężkiej pracy i takiej, że nie należy się wysługiwać innymi, tylko uczestniczyć w tym. I jeszcze traktować wszystkich po partnersku jednakowo. Tomek, to o czym teraz wspomniałeś, tego typu sytuacje bardzo zbliżają ludzi i powodują, że jesteśmy taką jedną rodziną. Czy po opuszczeniu murów ogrodzenia jednostki dalej macie ze sobą kontakt z kolegami z tamtych lat? Sporo czasu upłynęło z tego momentu oczywiście, natomiast rzeczywiście nawiązały się trwałe przyjaźnie z tamtego okresu. Oczywiście nie ze wszystkimi, bo tego się nie da. Niektórzy odeszli na trwałe od nas, niektórzy pozostali, ale tam mają swoje życie. I mimo, że długo po zakończeniu służby w jednostce Grom mieszkałem i pracowałem za granicą, to się takie przyjaźnie zachowały i trwają. Chociażby z niedawnym jeszcze dowódcą Gromu, panem pułkownikiem Gąstałem. Poprosiłem Tomku, że jeśli będziesz mógł, żebyś przyniósł coś, co ci się będzie kojarzyło ze służbą w Gromie. Przyniosłeś płytę. Na początku myślałem, żeby przynieść coś, co jakby jest związane ze służbą wojskową. I myślałem, co to by mogło być. I taka rzecz, która mi się trwale kojarzy z Gromem, to jest tak zwana zielona torba, którą dostaliśmy wszyscy na początku od naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. I to była taka duża torba, w którą pakowaliśmy sprzęt, cały sprzęt wojskowy, gdziekolwiek się przemieszczaliśmy, czy cokolwiek robiliśmy. Ale to już inni o tym też powiedzieli, więc nie chciałem powtarzać tych samej sytuacji. Wybrałem więc płytę, a ta płyta się wiąże nie jakby tak nieodwracalnie z naszą misją w Chorwacji, gdzie jednostka była wysłana w 90., żebym nie pomylił daty, 6 roku. I po prostu jest to muzyka zespołu właśnie z tamtego rejonu. Nazywa się Bielodugme, co po naszemu znaczy biały guzik. Ja jakby wcześniej, zanim tam pojechaliśmy, już tę muzykę znałem i trochę próbowałem kolegów tą muzyką zarazić tam na tej misji. I wielu z nich polubiło tę muzykę i ona towarzyszyła nam nawet po powrocie z tej misji. Wiele razy, gdy się spotykaliśmy, no bo tak jak mówię, nie tylko spotykaliśmy się na gruncie takim służbowym, ale i prywatnie, wracaliśmy do tej muzyki i nadal jej słuchamy.
Tomku, taki najtrudniejszy moment, chwilę podczas służby w gromie u ciebie to jak? Co to było? Trudno mi powiedzieć najtrudniejsze. No, było wiele różnych momentów trudnych i takich ciekawych. Ale... Czy jakieś szkolenia, czy jakieś sytuacje na misji? Najtrudniejszy dla mnie moment to był, kiedy zostałem odwołany z jednostki. To najgorzej to przeżyłem. Wszystkie poprzednie momenty mogę opisać jako z perspektywy tych lat, które upłynęły od tego czasu, jako fajne, przyjemne i tak jak to się mówi, że wszyscy idąc do wojska się boją, tak jak była kiedyś służba zasadnicza i nie chcą służyć w tym wojsku, natomiast jak się spotykają po wojsku, to pamiętają tylko same najprzyjemniejsze rzeczy i chwile i opowiadają sobie, jak to w tym wojsku było fajnie. Oczywiście było takich sytuacji kilka, nawet na tej misji w Chorwacji, w której uczestniczyłem, bo to była jedyna misja, w której uczestniczyłem, więc pamiętam ją bardzo dobrze i różne momenty z niej. No była tam operacja, którą chyba już to nie jest tajemnicą, że była tam operacja związana z pojmaniem zbrodniarza jednego wojennego. Ze zbrodniarzy wojennych działającego na tym terenie serbskiego. I byliśmy w nią po prostu zaangażowani, nie? Od strony planowania i od strony później uczestnictwa, w tym jedni więcej. Ja bezpośrednio nie byłem w to zaangażowany w sensie fizycznym, natomiast uczestniczyłem w przygotowaniach do niej i później w realizacji od strony zabezpieczającej. No i później była pewna obawa, czy po wykonaniu tej operacji nie nastąpią jakieś odwety ze strony ludności miejscowej, bo ten człowiek tam pomimo swoich win, oczywiście bezspornych, był dla miejscowych, można powiedzieć, jakimś tam znaczącym, czy bohaterem, nie wiem, w każdym razie jakimś dla jednych bohaterem, były momenty takie, że obawialiśmy się tego odwetu i takie sytuacje też tam następowały. Może nie w takim stopniu jak na tych późniejszych misjach, ale było czasem trudno. Gdybyś mógł cofnąć swoje życie, poszedłbyś tą samą drogą? Chciałbyś trafić do jednostki? Tak, bezspornie. Odpowiedź brzmi tak. I chciałbym w niej służyć dłużej, niż mi to było dane. Na pewno. Tomku, czego byś życzył jednostce na najbliższe dziesiątki lat? Przede wszystkim, żeby ta jednostka trwała cały czas. Żeby była z daleka od polityki i jakichkolwiek zakusów politycznych na nią, to znaczy, żeby po prostu funkcjonowała i robiła to, do czego jest przeznaczona, żeby miała dobry budżet, żeby mogła się szkolić z najlepszymi, żeby miała jednocześnie mało okazji do tego, żeby wykorzystywać te umiejętności, a wszystkim w Polsce bym życzył, żeby pamiętali i mieli taką świadomość, że jest w Polsce taka siła, która zadba o nich, jak będzie coś, ich przyjdzie taka potrzeba. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dla Polska mówi pułkownik Tomasz Geda.